Temat, którym chciałbym się dzisiaj z wami podzielić, brzmi trochę groźnie. Konsekwencje niekonsekwencji Lutra. I celem tego studium nie jest, żeby oceniać kogokolwiek poglądy czy czyjekolwiek praktyki, ale jest to zachęta dla każdego z nas, abyśmy weryfikowali nasze życie względem nauk Słowa Bożego i jeżeli coś trzeba skorygować w naszym życiu, abyśmy byli otwarci to uczynić, zwłaszcza w szczególnym czasie, w którym żyjemy, czasie końca, gdzie wydarzenia szybko będą następować po sobie i każdy człowiek będzie skonfrontowany z taką decyzją, którą będzie musiał podjąć, czy idzie za Bogiem i otrzyma pieczęć Bożą, czy też idzie za systemem religijnym tego świata czasów końca i otrzyma znamie bestii. Dlatego temat jest ważny, dlatego że tak jak mówi nam Słowo Boże, martwa mucha może zepsuć olejek aptekarza i czasami pewna drobna niekonsekwencja może mieć olbrzymie konsekwencje. Apostoł Paweł mówi nam, bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Może nam się to wydać trochę dziwne, prawda? Bo przecież apostoł Paweł powinien nas zachęcać do tego, żeby naśladować tylko i wyłącznie Jezusa Chrystusa, ale on mówi, bądźcie naśladowcami moimi. Bo ja poświęciłem swoje życie Chrystusowi. Ja jestem naśladowcą Chrystusa. W innym tekście apostoł Paweł mówi, bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Apostoł Paweł zachęca tutaj, abyśmy też rozpatrywali życie wiernych Bogu sług i liderów Kościoła i abyśmy szli za dobrymi wzorcami. Oczywiście, jeżeli te wzorce są naśladowcami Jezusa Chrystusa. Pamiętajcie na wodzów waszych, czytamy w liście do Hebrajczyków, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Oczywiście my nie mamy iść za przywódcami Kościoła, ale my mamy pamiętać na tych, którzy byli liderami, którzy prowadzili dzieło Boże, którzy głosili nam Słowo, mamy rozpatrywać ich życie i naśladować nie ich, ale ich wiarę wtedy, kiedy są wierni Bogu. I jednym z takich sposobów upamiętniania duchowych liderów są pomniki. Tutaj mamy pomnik Marcina Lutra. Będziemy chcieli dzisiaj studiować o pewnych wydarzeniach, ważnych wydarzeniach z historii chrześcijaństwa i brać naukę do naszego życia. Żeby nikt nie miał wątpliwości, jaki jest stosunek nasz jako adwentystów do Marcina Lutra, chciałbym zacytować pewną wypowiedź Ellen White, która pochodzi z artykułu w czasopiśmie Znaki Czasu sprzed wielu, wielu lat. Na czele tych, którzy zostali wezwani przez Boga, aby zerwać kajdany papiestwa i poprowadzić Kościół ku światłu czystej wiary, stał Marcin Luther. Chociaż podobnie jak inni w jego czasach nie widział każdego punktu wiary tak jasno, jak my widzimy go dzisiaj, to jednak gorąco pragnął poznać wolę Bożą i z radością przyjmował prawdę, tak jak była ona jasna dla jego zrozumienia. Gorliwy, żarliwy, oddany, nieznający strachu, prócz bojaźni Bożej i nie uznający żadnego fundamentu wiary religijnej poza Pismem Świętym prawdy, Luther był człowiekiem na miarę swoich czasów. I przez niego Bóg dokonał wielkiego dzieła na rzecz wyzwolenia Kościoła i oświecenia świata. Ja tutaj podkreśliłem fragmenty, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że Marcin Luther był Bożym narzędziem, aby prowadzić Kościół ku światłu czystej prawdy. I takie jest nasze przekonanie,
takie jest nasze stanowisko. My jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus, tak jak napisał to apostoł Paweł, ale też jesteśmy zbudowani na przykładzie wiary mężów Bożych, z których jednym z najbardziej znamienitych był Marcin Luther. Teraz troszeczkę na temat historii reformacji. Kim był właśnie Luther, jak jego służba wyglądała? Marcin Luther, 1483 rok do 1546. Niemiecki duchowny chrześcijański tłumacz, doktor teologii. Początkowo był katolickim kapłanem i mnichem z zakonu augustianów, po czym zainicjował reformację. Współtworzył wczesną postać protestantyzmu zwaną luteranizmem. Oczywiście Marcin Luther znany jest z tego, że głosił hasła, które są takimi pięcioma fundamentalnymi zasadami protestantyzmu. Jedynie pismo z łacińskiego sola scriptura, jedynie wiara sola fide, jedynie łaska sola gratia, jedynie Chrystus solus Christus, jedynie słowo solum verbum. I to są fundamenty reformacji protestanckiej, na których my jako adwentyści stoimy. Kościół katolicki ekskomunikował Lutra i jego zwolenników w 1521 roku. Prześledzimy krótko losy właśnie reformacji i pewnych zmian, które zachodziły w kościele chrześcijańskim w czasie wielkiej reformacji protestanckiej początku XVI wieku. Powodem pierwszego otwartego sporu Lutra z Kościołem katolickim były odpusty, które w 1516 roku ustanowił papież Leon X. Dochód z ich sprzedaży był przeznaczony na budowę nowej bazyliki świętego Piotra w Rzymie. Handel odpustami od dawna praktykowany opierał się głównie na założeniu, że Chrystus i święci podczas swego życia na ziemi więcej dobrego zrobili, niż było im potrzeba do zbawienia. To jest taka zasada, która mówiła o zbawieniach z uczynków. Żeby być zbawionym, trzeba mieć określoną ilość dobrych uczynków, a Pan Jezus i święci, tak rozumowano to, mieli tak wiele tych dobrych uczynków, że był ich nadmiar i można było z tego nadmiaru skorzystać. Im starczyło do zbawienia i jeszcze nadmiar został. Ten nadmiar, takie były przekonania w tamtych czasach, mógł zatem służyć innym do otrzymania życia wiecznego, a papież miał władzę udzielania uczynków łaski ze skarbca świętych. Sprzeciw Lutra wzbudzało to, że odpust otrzymywało się za pieniądze. Sam Luter nie był na początku właśnie swojego wystąpienia przeciwny jako takim odpustom, ale był przeciwny handlowaniu tymi odpustami i był przeciwny temu, że te odpusty można było kupić bez takiej gruntownej przemiany serca. Sprzeciw Lutra wzbudzało to, że odpusty otrzymywało się za pieniądze, przez co uzyskane w ten sposób odpuszczenie kar za grzechy dalekie było od uczucia prawdziwej pokuty i żalu, a miejsce wiary zajmowała opłata pieniężna i niepotrzebne stało się głoszenie o Jezusie Chrystusie. To bolało Lutra, że Chrystus jest w tym wszystkim pomijany. I nie wiem, na ile znamy te wydarzenia, które doprowadziły do wielkiej reformacji protestanckiej, na której my budujemy też nasze duchowe dziedzictwo. Zawsze warto przeczytać Wielki Bój i te rozdziały, które mówią właśnie o wielkiej reformacji protestanckiej, ale to, co jest ważne, bo zawsze jakieś wielkie wydarzenia mają tak zwaną iskrę, która prowadzi do wybuchu czegoś wielkiego. Pośród sprzedawców odpustów wyróżniał się kaznodzieja odpustowy, dominikanin Johann Tetzel, który w szczególnie jarmarczny sposób sprzedawał listy odpustowe. Głosił, że czerwony krzyż odpustowy z herbem papieża więcej znaczy niż krzyż Golgoty, że pokuta i żal za grzechy są niepotrzebne tym, którzy kupili listy odpustowe. Skoro pieniądz w szkatule zadzwoni, duszę z czyśćca do nieba wygoni.
takie prawdopodobnie też w formie przyśpiewek poglądy głosił, zachęcając ludzi do kupowania tych właśnie odpustów. Chodźcie tedy, ja dam wam list zaopatrzony pieczęcią na dowód tego, iż mocą jego nawet i te grzechy wam są odpuszczone, które dopiero w przyszłości popełnić zamierzacie. Kolejne wypowiedzi tego człowieka. Ja bym przywileju mego ani za stanowisko świętego Piotra w niebie nie zamienił, bo ja moimi odpustami więcej wybawiłem dusz, aniżeli on kazaniami swymi. Takie buńczuczne zapowiedzi i służba tego człowieka były tą iskrą, która doprowadziła do wybuchu reformacji, gdzie Luther stwierdził, że tak dalej być nie może, że ludzie, którzy takie informacje otrzymują, są zwiedzeni i są odprowadzani tak naprawdę od Chrystusa i od zbawienia. Wydarzenia potoczyły się w taki sposób, że 31 października 1517 roku nie przeciwko samym odpustom, ale właśnie takim nadużyciom Marcin Luther ogłosił 95 tez, wzywając do dysputy nad tymi tezami. Zanim wysłał swoje tezy do biskupów niemieckich, wpierw przybił je do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze. I on postanowił wszcząć jakby dyskusję nad tym, że to źle się dzieje, że ten handel odpustami to jest coś niewłaściwego. Ten na pozór niewiele znaczący postępek stał się początkiem reformacji. Dzięki rozwijającej się sztuce drukarskiej po czasie wystąpienie Lutra znane było w całych Niemczech. Ja teraz przytoczę kilka tez spośród tych 95 tez Marcina Lutra, z którymi myślę w pełni się utożsamiamy dzisiaj. Ludzkie brednie opowiadają ci, którzy głoszą, że gdy grosz w skrzynce zabrzęczy, dusza z czyśćca uleci. Ci, którzy sądzą, iż mogą zapewnić sobie zbawienie przez listy odpustowe, będą wiecznie potępieni wraz z mistrzami swymi. Każdy chrześcijanin, który za grzechy żałuje prawdziwie, ma i bez listu odpustowego zupełne odpuszczenie kary i winy. Prawdziwym skarbem Kościoła jest najświętsza Ewangelia chwały i łaski Bożej. To kilka spośród tych 95 tez, ale na tej liście znalazły się też takie tezy, pod którymi nikt z nas by się nie podpisał, pod którymi nie podpisaliby się nawet współcześni ewangelicy. To pokazuje, że dzieło reformy jest w naszym życiu stopniowe i Bóg prowadzi nas do stopniowej zmiany pewnych zwyczajów, które mamy, które nie są zgodne z Pismem Świętym. Jak toczyła się dalej historia reformacji? Początkowo papież Leon X nie zwracał specjalnie uwagi na wystąpienie jakiegoś mnicha, Lutra, widząc w nim tylko zatarg mnichów. Ale gdy spór zaczął przybierać coraz ostrzejsze formy, wezwał Lutra, by stawił się w Rzymie i usprawiedliwił zczynionych mu zarzutów. Oczywiście zarzuty były takie, że robi zamieszanie w kościele. Protektor Lutra, elektor Saski, bojąc się o życie swojego protegowanego, zrobił wszystko, aby do przesłuchania doszło w Augsburgu, czyli na terenie Niemiec. W 1518 roku Luter stanął przed obliczem legata papieskiego, kardynała Kajetana, który zażądał od niego bezwarunkowego odwołania błędów, które głosił, oświadczając, że w żadne dysputy wdawać się nie chce, co oczywiście spotkało się z odmową ze strony Lutra. Cała ta reformacja zaczęła się od tego, że Luter chciał zreformować kościół, którego był częścią, będąc też duchownym tego kościoła. Tutaj wysłannik Rzymu przyjeżdża, oświadcza mu, że żadnej dyskusji nie będzie, ma odwołać i koniec pod jego autorytetem. Na co Luter oczywiście nie zgodził się i odmówił. Kolejne wydarzenia. W 1519 w czerwcu tego roku w Lipsku doszło do dysputy Marcina Lutra z legatem papieskim Johannem Eckiem.
Mnich występujący dotąd tylko przeciwko nadużyciom odpustowym doszedł do przekonania, że nie wystarczy zmiana pewnych aspektów życia kościelnego, ale że konieczna jest gruntowna, daleko idąca naprawa Kościoła. Zaczęło się od kwestii tych odpustów i nawet Luther nie spodziewał się, że wydarzenia potoczą się tak, jak się potoczyły, że doprowadzi go to do przekonania, że Kościół wymaga znacznie większej reformy niż początkowo mu się wydawało. W trakcie tej dysputy Luther zaprzeczył twierdzeniu, że prymat papieża jest uzasadniony w Piśmie Świętym. Stwierdził, że sobory mogą się mylić, a tylko Biblia jest nieomylna. To jest ten fundament, na którym my dzisiaj stoimy. Tylko Pismo. Takie stanowisko spowodowało, że Eck przerwał dysputę, pojechał do Rzymu i stamtąd przywiózł bullę papieża Leona X, wydaną przeciwko Lutrowi. Pisma Lutra miały być spalone, a on sam i jego zwolennicy w ciągu 2 miesięcy mieli pojednać się z papieżem. W przeciwnym wypadku miały ich spotkać wszelkie konsekwencje ekskomuniki, czyli wyłączenia ze społeczności Kościoła. Ale sprawa przybrała już taki obrót i Luther miał już tylu zwolenników, że nie dało się tego tak łatwo spacyfikować. Sprawę Lutra miał rozstrzygnąć Sejm Rzeszy w Wormacji, na obrady którego udał się po otrzymaniu listu żelaznego gwarantującego mu nietykalność. Sprawę Lutra planowano załatwić krótko, edyktem, nie wdając się w żadne dyskusje, gdyż w trakcie przesłuchania okazało się, że wezwano Lutra jedynie do odwołania jego nauki i nikt nie zamierza rozmawiać z nim o jej słuszności lub niesłuszności, Luter powiedział słynne słowa: odwołać nie mogę, chyba by mi kto z Pisma Świętego dowiódł, że błądziłem. Tu stoję, inaczej nie mogę, niech mi Bóg dopomoże. Amen. I to jest też pewien fundament reformacji, na którym my jako adwentyści stoimy. Tu stoję i tak wierzę, jak mówi Pismo Święte. Także podstawą wiary i chrześcijańskiego życia w kościele średniowiecznym w czasach Lutra i w czasach oczywiście wcześniejszych była tradycja, która spychała coraz bardziej na dalszy plan przekaz biblijny. Luter nie negował tradycji, przynajmniej w tym początkowym etapie, sprzeciwiał się jednak stanowczo wszystkim jej elementom, których nie można było wywieść bezpośrednio z Pisma Świętego. Za Słowo Boże uważał jedynie Biblię, bo tylko ona prowadzi do Chrystusa i umożliwia poznanie Jego zbawczej mocy. Zdaniem Lutra jedynie tak pojmowane Boże Słowo należy uznać za rozstrzygające w dziele zwiastowania Ewangelii, a bezprawne są próby formułowania artykułów wiary na podstawie ludzkich orzeczeń, tradycji. Luter nauczał, że Kościół jest wszędzie tam, gdzie zwiastuje się Słowo Boże i kto z niego rodzi się, i to z niego rodzi się społeczność Kościoła, czyli ze Słowa Bożego, a na autentyczność Kościoła i społeczności świętych nie mają wpływu zewnętrzne przejawy kultu i wielowiekowa nawet tradycja, ale fakt zwiastowania Słowa Bożego. To właśnie, że Ewangelia jest największym skarbem Kościoła. I oczywiście sprawy zaszły tak daleko, że Kościół powszechny musiał zareagować, aby przeciwdziałać tak właśnie szeroko pojętej reformacji. Odpowiedzią Kościoła na narastającą potrzebę zmian w Kościele na skutek wpływu reformacji protestanckiej był Sobór Trydencki, który odbył się w latach 1545-1563, zapowiedziany bullą Pawła III, określającą następujące cele przyszłego soboru. Po pierwsze, wytępienie herezji, po drugie, odnowienie dyscypliny kościelnej oraz poprawa obyczajów. Nawet w Kościele powszechnym zdali sobie w pewnym momencie sprawę, że trzeba zrobić pewną reformę w Kościele. Wprowadzenie zewnętrznego pokoju w całym Kościele. I ten Sobór Trydencki jest uznawany za początek kontrreformacji, czyli przeciwdziałania reformacji. I pewne informacje, którymi chciałem się podzielić, dla mnie były szokujące, kiedy dowiedziałem się, jak niewiele brakowało do wielkiej reformy w Kościele powszechnym w trakcie Soboru Trydenckiego.
Wśród katolickich uczestników soboru było silne stronnictwo, które było za tym, by odrzucić tradycję i trzymać się jedynie Pisma Świętego jako standardu autorytetu. Wśród tych dostojników kościelnych, którzy zgromadzili się na soborze w Trydencie, było bardzo dużo takich, którzy uważali, że trzeba się trzymać tylko Pisma. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że pewną reformę w Kościele trzeba przeprowadzić. I było silne stronnictwo, które chciało tą reformę oprzeć tylko na Piśmie Świętym. Ten nurt był tak silny, że legaci papiescy napisali do papieża, że była silna tendencja, żeby całkowicie odsunąć na bok tradycję i uczynić Pismo jedynie standardem, do którego się odwołuje. Jednakże uczynienie tego byłoby znaczącym krokiem w kierunku uzasadnienia roszczeń protestantów. Bo skoro faktycznie trzeba się trzymać tylko Pisma Świętego, to znaczy, że zwolennicy Lutra, reformatorzy, protestanci mają rację. Ultrakatolicka część soboru przyjęła na siebie ciężar przekonania innych, że Pismo Święte i tradycja są jedynym pewnym gruntem, na którym można stać. Czyli trzeba się trzymać, owszem, Pisma Świętego też, ale tradycji również. I tradycji nawet na pierwszym miejscu. Gdyby to się udało, gdyby udało się przekonać tą część soboru, która opowiadała się za tym, żeby trzymać się tylko Pisma Świętego, sobór mógłby wydać dekret potępiający reformację, inaczej nie było to możliwe. Kwestia ta była przedmiotem burzliwej debaty do tego stopnia, że doszło w dużej mierze do sytuacji takiej patowej, bo były dwa silne stronnictwa. Jedno popierało Biblia i tradycja, a drugie jednak tylko Biblia. I nie dało się zyskać wystarczającej większości, żeby coś ostatecznie ustalić. Sobór ten trwał też kilka lat. I w pewnym momencie tego soboru doszło do przełomu. I to jest coś, co dla mnie jest niesamowite. Wiecie, taką ilustrację chciałem pokazać tutaj, która obrazuje nam, jak wyglądają źródła autorytetu właśnie wśród protestantów, a źródło autorytetu w Kościele powszechnym. Które krzesło wydaje wam się bardziej naturalne? To pierwsze, to górne, prawda? Tak jest to przedstawione tutaj, że autorytet w Kościele katolickim jest zbudowany na takich trzech filarach. Magisterium Kościoła, czyli tutaj ci, którzy nauczają, czyli właśnie duchowieństwo, Pismo Święte i Święta Tradycja. Te trzy takie nogi. Jak pamiętamy z matematyki, płaszczyzna jest wyznaczona przez ile punktów? Przez trzy. Także krzesło z trzema nogami na pewno będzie dobrze stało i nie będzie się chybotało. Może troszeczkę krzywo, ale nie będzie się chybotać. Krzesło z czterema nogami może się chybotać, jeżeli któraś jest nierówna. I tak na logikę, które krzesło wydaje się wam bardziej stabilne i na którym wolelibyście usiąść? Na tym pierwszym, prawda? I tak to, wiecie, na logikę wygląda, prawda? Że bardziej stabilne jest, kiedy ten autorytet jest zbudowany w Kościele na tych trzech filarach. Nauczanie Kościoła, liderzy Kościoła, którzy nauczają o Bogu, Pismo Święte i tradycja. W protestantyzmie jest to takie prymitywne, można byłoby powiedzieć, tylko Pismo. Jedna noga, na której stoi krzesło. Wracając do Soboru Trydenckiego, ale tak to jest, że Boża logika jest inna niż logika ludzka. W końcu, po długiej, intensywnej debacie na Soborze Trydenckim 18 stycznia 1562 roku doszło do przełomu w dyskusji między tymi dwoma stronnictwami. Arcybiskup Reggio Gaspar del Fosso przedstawił stronnictwu, które popierało zasadę tylko Pismo, następującą argumentację. I ta argumentacja wszystkich powaliła. Jaka była argumentacja tego arcybiskupa?
Protestanci twierdzą, że opierają się jedynie na spisanym słowie. Wyznają, że utrzymują tylko pismo jako standard wiary. Usprawiedliwiają swój bunt tym, że Kościół popadł w odstępstwo od spisanego słowa i idzie za tradycją. On przedstawił tutaj punkt widzenia, punkt rozumowania protestantów. I teraz obala to twierdzenie protestantów. To twierdzenie protestantów, że opierają się tylko na spisanym słowie, nie jest prawdziwe. Ich wyznanie, że trzymają się jedynie pisma jako standardu wiary, jest fałszywe. Mocny argument, prawda? Na czym ten arcybiskup taką argumentację oparł? Jakiego dowodu użył na poparcie takiej argumentacji, bardzo mocnej i powalającej argumentacji, która przechyliła szale i sprawiła, że konkluzja Soboru Trydenckiego była taka, jaka była? Jaki był kluczowy argument tego arcybiskupa? Dowód. Spisane słowo wyraźnie nakazuje zachowywanie siódmego dnia jako szabatu. Oni nie zachowują siódmego dnia, ale go odrzucają. Jeśli oni naprawdę trzymaliby się tylko pisma jako swojego standardu, zachowywaliby siódmy dzień, jak nakazane jest w całym piśmie. Jednakże oni nie tylko odrzucają zachowywanie szabatu, nakazane w spisanym słowie, ale zaadoptowali i naprawdę praktykują zachowywanie niedzieli, na poparcie której mają tylko tradycję Kościoła. W konsekwencji twierdzenie, jedynie pismo jako standard upada, a zasada pismo i tradycja jako kluczowa jest w pełni ustanowiona, a sami protestanci są sędziami w tej sprawie. Mocne słowa, prawda? I wiecie, co stało się na Soborze Trydenckim po tym oświadczeniu? Argumentowi temu przytaknięto na Soborze jako pochodzącemu jedynie z natchnienia. Stronnictwo tylko pismo poddało się i Sobór od razu jednogłośnie potępił protestantyzm i całą reformację. Jako jedynie nieuprawniony bunt od wspólnoty i autorytetu Kościoła katolickiego, co doprowadziło dalej 8 kwietnia 1546 roku do wydania dwóch dekretów, z których pierwszy pod groźbą klątwy ogłaszał, że pismo i tradycja mają być przyjęte i uczone równo, a drugi, że księgi wtórno-kanoniczne, tak zwane apokryfy, są częścią kanonu Pisma Świętego. Taka była konkluzja Soboru Trydenckiego. I to wszystko dlatego, że Luter i protestanci byli niekonsekwentni w jednej sprawie. Teoria głosiła tylko pismo, ale odrzucili kwestię sabatu i przeciwnicy wykorzystali to bardzo skwapliwie do obalenia protestantyzmu. Także niekonsekwencja przynosi porażkę. I w ten sposób niekonsekwencja praktyki protestantów w stosunku do tego, co wyznawali, dała Kościołowi katolickiemu długo poszukiwany i niecierpliwie upragniony grunt, na którym doszło do potępienia protestantyzmu i całego ruchu reformacyjnego, jako jedynie buntu opartego na samolubnej ambicji przeciwko autorytetowi Kościoła. I w tym witalnym sporze kluczowy, główny i kulminacyjny wyraz niekonsekwencji protestantów przejawił się w odrzuceniu szabatu Pana. Siódmego dnia nakazanego w Piśmie Świętym i zaadoptowaniu i zachowywaniu niedzieli, jak nakazano przez Kościół katolicki i jego tradycję. Na Soborze Trydenckim między innymi potępiono indywidualne interpretowanie Pisma Świętego, uznano Biblię i tradycję Kościoła za równoważne źródła wiary i potępiono nauki Marcina Lutra. Kto wie, jak potoczyłyby się wydarzenia, gdyby protestanci byli konsekwentni w swoim głoszeniu tylko pismo. Ja nie mówię tego po to, żeby w jakiś sposób
tutaj oceniać Marcina Lutra, tego męża Bożego, jak czytaliśmy, który był jednym z liderów reformacji i odnowy Kościoła, ale po to, żebyśmy my sami zobaczyli, jak czasami wydawałoby się drobna niekonsekwencja w naszych praktykach w stosunku do tego, w co wierzymy, może doprowadzić do olbrzymich konsekwencji. Na szczęście wielu protestantów przyjęło to, że ich ci przodkowie w wierze nie rozumieli wszystkiego i trzeba wzrastać w zrozumieniu pewnych praw Słowa Bożego. Ale też w ograniczonym niestety tylko zakresie. Dlatego możemy być zaskoczeni, kiedy ja czytałem niektóre z tych 95 tez przybitych przez Marcina Lutra na drzwiach kościoła w Wittenberdze, dlatego że przedstawię też kilka z nich, pod którymi nie podpisalibyśmy się. Dlatego, że zrozumienie prawdy jest stopniowe i to jest ważne, abyśmy sobie z tego zdawali sprawę. Wbrew przekonaniu wielu współczesnych protestantów, poglądy Lutra były jedynie częściowo zbieżne z ich obecnymi przekonaniami. Reformacja w XVI wieku polegała głównie na odrzuceniu nieomylności papieży i tradycji Kościoła rzymskiego, która według protestanckich teologów była sprzeczna z Pismem Świętym, co umożliwiło ponowną i niezależną analizę treści Biblii. Nie oznaczało to jednak natychmiastowego zerwania z dogmatami uznawanymi dziś przez protestantów za błędne i niebiblijne. To był pewien proces, który się toczył. Reformacja miała charakter stopniowy. Te kilka z 95 tez przybitych przez Marcina Lutra do drzwi kościoła w Wittenberdze 31 października 1517 roku, pod którymi współcześni luteranie zapewne nie podpisaliby się, są między innymi takie. Bóg nie odpuszcza nikomu win, jeśli zarazem nie przywodzi go do ukorzenia się przed kapłanem jako swoim zastępcą. Zdaje się być, że duszą w czyśćcu potrzeba zmniejszenia bojaźni i pomnożenia miłości. Gdyby odpust głoszono zgodnie z myślą i zapatrywaniem papieża, łatwo byłoby zbijać wszelkie zarzuty, a może by nawet wcale się nie zrodziły te zarzuty przeciwko oczywiście nieprawidłowościom przy kwestii odpustów. Także jaka nauka jest z tej historii Kościoła i z doświadczeń Marcina Lutra? Bądźmy chętni do rozwoju duchowego i weryfikacji naszych wierzeń z tym, czego naucza Pismo Święte i zmiany naszych przekonań, jeżeli są sprzeczne z tym, czego naucza Biblia. Wdrażajmy realnie w nasze życie zasady reformacji. Jedynie Pismo, jedynie wiara, jedynie łaska, jedynie Chrystus, jedynie Słowo. I to jest wezwanie dla każdego z nas. Dlatego, że czytamy całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów. Jedną z cech Pisma Świętego i powodów, dla którego zostało nam przekazane, jest to, abyśmy korygowali nasze błędne przekonania, jeżeli takie nabyliśmy w toku naszego wychowania wcześniejszego. To Pismo jest pożyteczne do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I to, czym chciałbym się jeszcze podzielić, to kilka niesamowitych cytatów. Ja mam nadzieję, że nikt nie poczuje się urażony, bo to nie chodzi o to, żeby atakować czyjeś przekonania, ale o to, aby być otwartym, żeby doprowadzić swoje przekonania do zgodności z Pismem Świętym, jeżeli z Pismem Świętym nie są zgodne. A wydarzenia czasów końca będą stawiały przed ludźmi pewien dylemat. Czy idę za Słowem Bożym i zachowuję dzień święty, który Bóg do tego ustanowił, czyli sobotę, czy idę za tradycją ludzką i zachowuję dzień święty, który
został ustanowiony według tradycji ludzkiej, czyli niedzielę. Przez długi czas Kościół powszechny podkreśla, że zmienił dzień nabożeństwa z soboty na niedzielę jako dowód swego autorytetu i supremacji w chrześcijaństwie. Poniżej kilka właśnie takich bardzo ciekawych cytatów. Tutaj podałem też źródła, jeżeli ktoś chciałby w to głębiej wnikać. Szabat, najbardziej chwalebny dzień w prawie, został zmieniony w dzień pański. Ta i podobne sprawy nie wywodziły się z nauczania Chrystusa, dlatego że mówi on, że przyszedł wypełnić prawo, a nie zniszczyć je, ale zostały one zmienione przez autorytet Kościoła. I Kościół powszechny jest w tej kwestii uczciwy i wyraźnie to mówi. To była nasza decyzja, decyzja autorytetu Kościoła. My do tego, tak Kościół powszechny wierzy, jesteśmy upoważnieni. Ale protestanci mają problem, dlatego że protestanci nie uznają autorytetu Kościoła, przynajmniej teoretycznie uznają tylko Pismo Święte. Dlatego przeczytajmy kolejne charakterystyczne wypowiedzi. To ciekawe przypomnieć sobie, że to zachowywanie niedzieli, która jest jedyną zasadą protestantyzmu, która nie tylko nie opiera się na Biblii, ale jest w rażącej sprzeczności z literą Biblii, wymagającą odpoczynku w sabat, inaczej sobotę. Był to Kościół katolicki, który przez autorytet Jezusa Chrystusa przeniósł ten odpoczynek na niedzielę. Tu Kościół wyraźnie mówi poprzez swoich przedstawicieli. Oczywiście są to cytaty z troszeczkę starszych czasów, XIX, początek XX wieku. Dziś tak głośno się tego nie mówi, dlatego że no, zrażałoby to, myślę, wielu ludzi. Kolejny cytat. Kościół katolicki na mocy swojej boskiej misji zmienił dzień z soboty na niedzielę. Rozsądek i sens domagają się zaakceptowania jednej lub drugiej z tych alternatyw. Albo protestantyzm i zachowywanie jako dnia świętego soboty, albo katolicyzm i zachowywanie jako dnia świętego niedzieli. Kompromis jest niemożliwy. To mówi jeden z katolickich kardynałów. Dlatego, że w Kościele katolickim jest to źródło autorytetu od papieża poprzez kardynałów, arcybiskupów, biskupów i tak dalej. Jest to magisterium Kościoła, jest tradycja. My jednak, jako ci, którzy stoją na fundamencie tylko Pismo, chcemy trzymać się tego, czego naucza Słowo Boże. I bardzo charakterystyczna kolejna wypowiedź kardynała Jamesa Gibbonsa. Możesz przeczytać Biblię od Księgi Rodzaju do Objawienia i nie znajdziesz pojedynczego wersetu autoryzującego świętość niedzieli. Pismo nakazuje religijne zachowywanie soboty, dnia, którego nigdy nie święcimy. Gdyby protestanci szli za Biblią, kolejny cytat, czciliby Boga w dzień szabatu, zachowując jako święto niedzielę, idą za prawem Kościoła katolickiego. Bardzo takie prosto w oczy wypowiedzi, ale myślę, że jest czas, kiedy prawda musi być jasno powiedziana. Jest tutaj bardzo ciekawy też kolejny cytat. Ponieważ sobota, a nie niedziela jest wyszczególniona w Biblii, czy nie jest ciekawe, że niekatolicy, którzy wyznają, iż wywodzą swoją religię bezpośrednio z Biblii, a nie z Kościoła, zachowują niedzielę zamiast soboty? Tak, oczywiście, jest to niekonsekwentne. Zwyczaj zachowywania niedzieli wywodzi się z autorytetu Kościoła katolickiego, a nie z wyraźnego tekstu w Biblii. To zachowywanie pozostaje jako przypomnienie Kościoła Matki, od której niekatolickie sekty się odłamały. Jak chłopiec, który ucieka z domu, ale ciągle niesie w swojej kieszeni zdjęcie swojej matki lub pęk jej włosów. Wydaje mu się, że prowadzi niezależne życie, ale on ma coś, co wyniósł z domu swojej matki. I jeszcze dwa takie ciekawe cytaty. Zachowujemy jako dzień święty niedzielę zamiast soboty, ponieważ Kościół katolicki przeniósł świętość z soboty na niedzielę. To jest taka wprost bardzo jasna wypowiedź z katechizmu doktryny katolickiej nawróconego. I jeden z najciekawszych cytatów w tym zestawieniu, który bardzo pasuje do
tej idei konsekwencji bądź niekonsekwencji naszego postępowania w stosunku do naszych wierzeń. W biuletynie katolickiego wszechświata z 1942 roku zapisana jest taka wypowiedź. Kościół zmienił zachowywanie soboty na niedzielę poprzez prawo boskiego nieomylnego autorytetu, który został mu dany przez jego założyciela Jezusa Chrystusa. Protestanci twierdzący, że Biblia ma być jedynym przewodnikiem wiary, nie mają uzasadnienia dla zachowywania niedzieli. I myślę, że dobrze było, gdybyśmy znali ten cytat na pamięć. W tej kwestii adwentyści dnia siódmego są jedynymi konsekwentnymi protestantami. Mamy świetną reklamę właśnie z tego pisma, która mówi jasno, adwentyści dnia siódmego są jedynymi konsekwentnymi protestantami, bo oni mówią, że wierzą tylko pismo i tak faktycznie robią. Pozostali protestanci nie są konsekwentni. Dlatego nam może wydawać się, że pewne drobne niekonsekwencje w naszym duchowym życiu nie mają jakiegoś wielkiego znaczenia, ale mają wielkie znaczenie. Całe pismo przez Boga jest natchnione i my powinniśmy skupić się na tym, aby nasze wierzenia, nasze przekonania i nasze praktyki doprowadzić do pełnej zgodności z Pismem Świętym. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, jeżeli takie są w naszym życiu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Także dzisiaj mówiliśmy o tym, jak Bóg stopniowo prowadzi człowieka i mamy taki piękny tekst, którym chciałbym zakończyć nasze rozważanie w przypowieściach Salomona, gdzie najmądrzejszy człowiek na świecie powiedział, ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. I Bóg prowadzi nas, abyśmy wzrastali w naszym duchowym życiu i pozwólmy Bogu prowadzić się i zmieniać te niewłaściwe przyzwyczajenia, niewłaściwe praktyki, które jeszcze w naszym życiu występują. Bądźmy konsekwentni, aby chwały Bożej nie przynosić ujmie. Amen.